mamy niezwykłą przyjemność witać znakomitego tenora Rafała Bartmińskiego. Dzień dobry panu. Panie Rafale, w ubiegłym roku mieliśmy niezwykłą przyjemność spotkać się z panem, z Moniuszką na scenie w Centrum Kulturalnym w Przemyślu i w Jarosławskim Domu Kultury. Dzisiaj widzowie, słuchacze przyjeżdżają aż tutaj do Radruża, żeby posłuchać pana i pozostałych wykonawców. Proszę powiedzieć, co pan przygotował na ten dzisiejszy koncert? Dzisiaj będzie troszkę wyjątkowo, znaczy zawsze każdy wieczór jest wyjątkowy, ale ten będzie o tyle wyjątkowy, że będziemy występować jakby nie w charakterze solisty, tylko będziemy wykonywać muzykę chóralną, muzykę ansamblową i będą to utwory, tak jak to sugeruje tytuł na naszego koncertu, czyli będą to pieśni miłości, wiary, tak naprawdę bardziej wiary, znaczy no zawsze wiara się wiąże z miłością. I ponieważ jesteśmy w tak zacnym miejscu, które jest na styku trzech kultur, kultury cerkiewnej w takim ogólnym znaczeniu, czyli trochę ukraińskiej i prawosławnej, w kulturze chrześcijańskiej, katolickiej i w kulturze, w kręgu religii żydowskiej. Niektórych wykonawców znamy już z koncertu Przemyskiego, są też nowi. Proszę pokrótce powiedzieć mi, kogo usłyszymy dzisiaj? I czy trudno było pozyskać tych wykonawców i namówić ich na tego rodzaju koncert? To jest krąg moich znajomych, bliskich znajomych, przyjaciół. No, wszyscy są ze sobą jakoś tam powiązani. Gerard Edery, i on będzie właśnie wykonywał pieśni żydowskie. Jest znana państwu Żaneta Bożałek, solistka Teatru Wielkiego, sopranistka. Ilina Bogdanowicz, która jest śpiewaczką, dyrygentką, szefową chóru Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. No jestem ja i jest Mirek Grabski, który jest moim dawnym, wieloletnim znajomym jeszcze z Lublina, który jest śpiewakiem w chóru Filharmonii Narodowej. Także taki krąg zupełnie troszkę różnych ludzi, ale jakby wszystkich nas wspólny mianownik jest to, że mamy pasję i miłość do śpiewu i do muzyki. Piękna pasja, piękna miłość do muzyki. Proszę mi powiedzieć, czy ta sytuacja obecna, z którą się wszyscy mierzymy, czy ta pandemia miała wpływ w jakiś sposób na wasze próby, na wasze zmagania z ambitnym repertuarem przecież? Tak, no jest to repertuar rzeczywiście bardzo ambitny. No mówię, no jest to troszkę inny krąg w naszych profesjonalnych zainteresowań, naszych profesjonalnych jakby wykonywań, bo nie śpiewamy solo, a jesteśmy głównie solistami, tylko jest to repertuar zupełnie inny. Wprawdzie jakby to jest taki trochę powrót do korzeni, ponieważ każdy z nas, trafiając później na studia wokalne, na studia solowe, no gdzieś tam w chórach śpiewał, miał styczność i to jest taki trochę powrót do korzeni, żeby właśnie wspólnie pomuzykować, ansamblowo pomuzykować. A oczywiście no, pandemia wirusa, koronawirusa no, miała ogromny wpływ na nasze próby, na nasze decyzje. No, pierwsze próby odbywały się na wolnym powietrzu, w parku. Mieliśmy takie swoje miejsce, gdzie przychodzili ludzie, już wiedzieli, że mamy próby tam od godziny 11, już się ustawiali, żeby nas posłuchać. Gorzej było, kiedy był deszcz, bo wtedy wszyscy schodzili do tej altanki. No i spotykaliśmy się właśnie tylko i wyłącznie z tego powodu, żeby być na otwartym powietrzu, żeby w maseczkach każdy miał swój róg i w swoim rogu śpiewał, żeby zachować dystansę. No później musieliśmy już przenieść już bardziej do siedziby, do pomieszczenia zamkniętego. No ale też z uwzględnieniem reżimu sanitarnego, żeby każdy tam, żeby się po prostu nie zarazić, tak? Bo to trzeba było uważać, no bo gdyby ktokolwiek się zaraził, no to by się koncert nie odbył. Czy to jest pierwsze spotkanie pana z tą ziemią? Na ziemi lubaczowskiej to jest pierwszy raz, chociaż ja pochodzę z Mielca, to jest nie tak bardzo daleko. Ja na co dzień śpiewam w chórze Filharmonii Narodowej,
A moja droga wyglądała tak, że najpierw studiowałem w Lublinie, później się przeniosłem do Warszawy, tam studiowałem śpiew, a później była praca w Filharmonii, różne projekty, różne koncerty i no, tak to się stało, że właśnie tutaj teraz z moimi wspaniałymi kolegami, koleżankami jesteśmy tutaj w Radruży. Ja mam nadzieję, że będziemy pracować, bo repertuar jest piękny. To jest przekrój przez utwory polskie, utwory rosyjskie, ukraińskie, żydowskie. Wspaniałe, piękne utwory, których się słucha z ogromną przyjemnością, a co dopiero wykonuje, tak? To jest naprawdę piękna muzyka i naprawdę my mamy ogromną radość, ogromną przyjemność ze śpiewania takich właśnie utworów. Oczywiście to nie jest proste, bo my jesteśmy tutaj pierwszy raz w tym właśnie składzie, żeby zestroić nasze głosy, żeby wszystko było spójne, żeby wszystko ładnie zagrało razem, ale wydaje mi się, że no, jesteśmy na dobrej drodze i mam nadzieję, że uda nam się uzyskać taki efekt, o którym myślimy. Także jesteśmy dobrej myśli, a muzyka jest bardzo piękna i zapraszam wszystkich do wysłuchania. Czy pani miała wcześniej okazję współpracować z panem Rafałem Bartmińskim? To jest dzisiaj dla mnie wyjątkowa sytuacja, ponieważ po raz pierwszy zaśpiewamy razem, ale ja Rafała Bartmińskiego pamiętam jeszcze 15 lat temu. Został zaproszony do naszego chóru akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego jako solistę i śpiewaliśmy Stabat Mater Pulenka. Pamiętamy, to wisi u nas na afiszach, a dzisiaj no, z takimi solistami Teatru Wielkiego i Filharmonii zaśpiewać, to dla mnie zaszczyt. Ja bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona i po prostu natchnienie i radość. Wczoraj miałam okazję obserwować państwa próbę i pani po prostu żyła każdym utworem. Ja jestem prawosławną osobą i oczywiście, że ten cały blok prawosławny jest jakby w korzeniach już tak wpisany w geny. Tego pewnie nie odda się za nic. Natomiast mi się wydaje, że kiedy wykonujesz to, to jesteś zakochany w każdym utworze, który śpiewasz i myślisz już nie o trudnościach, po prostu chcesz, żeby inni słuchacze to też tak samo pokochali jak ty.